Różnorodność to możliwość bycia sobą, a dla firmy szansa korzystania z piękna tego świata. Czym jest dla mnie różnorodność? Różnorodność to przede wszystkim ciekawość i szacunek. Szacunek dla każdej inności, którą zobaczę i świadomość tego, że każda inność nas wzbogaca. Nas i nasze organizacje. Różnorodność to zauważanie różnic między ludźmi, a i rozważanie w działalności przedsiębiorstwa, w jaki sposób te różnice mogą być szanowane, doceniane, ale także co zrobić, żeby ludzie mogli być po prostu sobą. What we mean by diversity management is, first of all, real at that key point of realizing that you get the benefits from having a diverse workforce, a diverse customer base, diverse suppliers by building an inclusive culture. And that means putting in place a long-term strategy to build an inclusive culture. And the two critical components of that are the leadership themselves being role models in inclusive behavior and making a business case for why diversity and inclusion is important for success, and also training people across the organization to be interactively effective, to listen to each other, to explore differing ideas and points of view, check their understanding and so forth. Dzień Różnorodności organizowany jest w ramach projektu Karta Różnorodności. Karta Różnorodności to pisemne zobowiązanie, pod którym mogą podpisać się wszyscy pracodawcy, którzy chcą tworzyć kulturę włączenia, kulturę niedyskryminowania, kulturę szacunku dla różnorodności. Dzisiaj do Karty Różnorodności podpisały kolejne firmy. Mieliśmy dziś przyjemność zorganizowania pierwszych ogólnopolskich obchodów Dnia Różnorodności. Bardzo się z tego cieszymy, dlatego że głównym tematem wydarzenia było rozpromowanie różnorodności wśród pracodawców, promowanie zarządzania różnorodnością w firmach, organizacjach, instytucjach, a także zainspirowanie pracodawców do tego, żeby podejmowali temat, a także żeby organizowali podobne Dni Różnorodności w swoich firmach, w swoich organizacjach, lokalnie w całej Polsce.